Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego-Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 30 6A, telefon 797-355-341. Piłkarskie warsztaty z gwiazdami zawitały dzisiaj do Końskich. Do południa nasze gwiazdy sportu były w Starachowicach, teraz w Końskich. Ja bardzo serdecznie dziękuję Łukaszowi Korusowi, mojemu przyjacielowi, z którego inicjatywy ta cała impreza. Myślę, że jest to świetna atrakcja dla naszych dzieciaków. Coś niesamowitego, spotkać ludzi, którzy przez wiele lat grali na najwyższym poziomie, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ludzi, którzy wybiegali na boisko z orzełkiem na piersi. Na pewno wspaniałe przeżycie, zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla dzieciaków z Końskich, ale nie tylko z Końskich, bo mamy dzisiaj mnóstwo dzieci z całego powiatu koneckiego. Także świetna impreza, świetna zabawa. Łukasz, jeszcze raz wielkie dzięki za to, że jesteście tutaj dzisiaj wszyscy z nami. Sam pomysł powstał kilka miesięcy temu odnośnie właśnie przyjęcia takich warsztatów piłkarskich z gwiazdami. Wytypowaliśmy właśnie Sławomira Peszkę i Radka Majewskiego. Nie wiedzieliśmy jeszcze wówczas, czy uda się to na pewno zrealizować, gdyż do tego są jakby potrzebne środki na całą organizację. Tutaj otrzymaliśmy wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z Enei Elektrowni Połaniec. No i dzisiaj faktycznie udało się po iluś dniach przygotowań. Tutaj dziękuję Bartkowi, prezesowi Neptuna Końskie za to, co się tutaj dzisiaj w Końskich dzieje, bo to w dużej mierze dzięki wszystkie szczegóły jakby operacyjne są dzięki niemu. No i cóż mogę powiedzieć? No cieszę się, że jest pogoda, że wszystko się udało. Chyba, bo dopiero jesteśmy w trakcie. Dla Gminy Końskie każde wydarzenie, które aktywizuje dzieci i młodzież, jest warte poparcia, ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę na fantastyczną sprawność organizatorów, dlatego że po pierwszym telefonie od pana Łukasza Korusa, który zaproponował to spotkanie, do chwili, kiedy została podjęta decyzja i włączeni zarówno działacze klubu Neptun, jak i ZOSiR Końskie, upłynęły chyba coś koło 2 minut i wszystko było jasne. Gdzie robimy, jak robimy, w którym dniu. Poza tym to tylko był podział obowiązków. Jest bardzo dużo w Końskich ludzi, którzy się angażują w takie życie sportowe, a myślę, że fakt, że gmina utrzymuje na przyzwoitym poziomie obiekty sportowe i że te obiekty naszym zdaniem powinny żyć, no to jakby oczywista oczywistość w świetle tych setek dzieciaków, które dzisiaj tu są. Myślę, że to ma znaczenie podwójne. Z jednej strony to jest popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży, czyli promowanie takiego zdrowego, sportowego trybu życia, ale myślę, że ma to również znaczenie z punktu widzenia wszystkich klubów sportowych, dlatego że pozwala na to, żeby aktywizować dzieci, wyławiać spośród nich talenty, zachęcać do tego, żeby może angażowali się w sposób zawodniczy, czyli żeby trafiali do młodzieżówek, do najmłodszych roczników klubów. I nie chodzi tylko o piłkę nożną, żebyśmy my się zrozumieli, bo w zasadzie w pewnym wieku to przechodzenie między dyscyplinami sportu jest czymś naturalnym. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi złapało tego bakcyla, młodych ludzi. No świetna inicjatywa tutaj, Świętokrzyskie, Końskie, stany na wysokości zadania, dużo dzieci się zgłosiło, są tu 4 konkurencje, biorą udział dzieci, no, siła strzału, gdzie jest siła ważna, celność, płachta, trafiamy, technicznie uderzamy, rozwój piłkarza, tutaj mamy rzucanie takimi starymi się mówi jaśkami do otworów. I tu konkurencja typowo techniczna właśnie na czyste i dokładne podania, więc to co piłkarz potrzebuje w zasadzie dzisiaj jest wszystko.
No tak, jesteśmy dopiero po pierwszej konkurencji, ale jakbyś miał ocenić umiejętności tutejszych dzieciaków, jak oceniasz? No tak jak powiedziałeś, dopiero pierwsza lekta, ale widzę, że poziom jest już wyższy niż w Starachowicach na poprzedniej lokalizacji i tu o wiele już takie grupy są troszkę starsze i ci chłopaki potrafią już lepiej uderzyć i grać, także będzie ciekawie do końca. Dzisiejsze wydarzenie jest bardzo fajne na pewno dla tych dzieci, które to przyszły. Ja jako trener grupy Żaków oraz grupy Skrzatów chciałbym, żeby moje dzieciaki, tak jak tutaj te obecne, przychodziły na takie wydarzenia, mogą się bardzo dużo nauczyć, spełnić także marzenia. Marzeniem z nich może być na przykład poznać jakiegoś reprezentanta Polski, tak jak Sławomir Peszko. No i ćwiczenia, które tutaj wykonujemy, są w formie zabawowej, a co jest najważniejsze dla takich dzieci, zabawa. Myślę, że rodzice także powinni przyprowadzać swoje dzieci i życzę dzieciakom powodzenia i dobrej zabawy.